Stowarzyszenie PAX powstało w 1947 roku. Na jego czele stanął Bolesław Piasecki i przewodniczył jego zarządowi do końca życia. Przed wojną był jednym z założycieli obozu narodowo-radykalnego, głoszącego poglądy antykomunistyczne i antysemickie. Był więziony przez Gestapo, uczestnik ruchu oporu. W 1944 roku został aresztowany przez władze sowieckie. 3 lata później Piasecki założył w porozumieniu z Władysławem Gomułką Stowarzyszenie PAX. Organizacja współpracowała z ruchem tzw. księży patriotów i atakowała Episkopat Polski za rzekome dążenie do przywrócenia kapitalizmu, popierała proces biskupa Kaczmarka i uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego. W marcu 1968 roku Piasecki wraz z całym PAX-em popierał antyinteligencką i antysemicką nagonkę. Stowarzyszenie posiadało prawie monopolistyczne prawo na wydawanie katolickiej prasy. Najważniejszą pozycją był dziennik Słowo Powszechne. Po śmierci Bolesława Piaseckiego w 1979 roku przewodniczącym został Ryszard Reif. PAX poparł Solidarność, a dziennik Słowo Powszechne stał się wówczas jednym z najwiarygodniejszych dzienników. Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało zawieszenie działalności stowarzyszenia. Przewrót, jaki został dokonany przez konserwatywnych działaczy PAX-u, doprowadził do odsunięcia od władzy przewodniczącego Reifa, usunięcia wszystkich, którzy nie zgodzili się poprzeć i uznać stanu wojennego. Czym zatem był PAX? Kontrolowaną przez władzę organizacją, która miała pomóc w działaniach dywersyjnych wewnątrz Kościoła katolickiego? A może szansą przynajmniej dla części ludzi Kościoła na jakikolwiek dialog z władzą, choćby w granicach przez nią ustalonych? A może takim znanym w lżejszych dyktaturach lufcikiem, przez który można było wpuścić nieco wolności, ale w razie czego szybko go zatrzasnąć? Z pewnością na szczególną uwagę zasługuje wieloletni przewodniczący PAX-u Bolesław Piasecki, przed wojną przywódca antykomunistycznej przecież i antysemickiej falangi, ale z drugiej strony w czasie okupacji oficer AK. Tak więc przed nami wiele pytań i ciekawy spór o historię. A gośćmi dzisiaj programu są pani dr Cecylia Kuta. Witam serdecznie. I pan profesor Wojciech Reszkowski. Witam również. I pan doktor Andrzej Jaszczuk. Witam również. No to może spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, myślę, bardzo interesujące. Kim był Bogusław Piasecki i dlaczego on został założycielem, twórcą i wieloletnim prezesem tej organizacji? Bardzo proszę. Bolesław Piasecki. Bolesław Piasecki. Dlaczego? No tutaj można właściwie początek PAX-u wywieść już niejako od przedwojennej działalności Piaseckiego, a później jego uwięzienie przez NKWD, rozmowy z generałem Sierowem na zamku w Lublinie. I prawdopodobnie wówczas dochodzi już do takich wstępnych rozmów, na ile Piasecki będzie użyteczny. Określa się, że Piasecki zawarł swoistego rodzaju pakt z Sierowem wówczas i posłużył komunistom niejako do rozbijania od środka Kościoła katolickiego. Ale to można by zadać pytanie, czy naprawdę to była tak ważna postać, tak wpływowa, że akurat trzeba było z nim zawierać pakt, to Rosjanie, upraszczając oczywiście teraz moją wypowiedź, nie mieli kogoś lepszego, z którym nie musieliby się specjalnie dogadywać? No, być może mieli, natomiast Piasecki miał daleko idące ambicje współrządzenia i na tych ambicjach można było grać. Nikt z przedwojennych działaczy narodowo-demokratycznych no, jednak nie miał złudzeń, że z tą władzą da się współpracować i takich paktów jak zawarł Piasecki jednak nie podpisywali oni. Mówię tutaj o ludziach ze Stronnictwa Narodowego przedwojennego, którzy hurtem szli do więzień po prostu i wychodzili z nich albo wrakami, albo no, w pojedynczych przypadkach odgrywali jakąś potem rolę, ale zupełnie trzeciorzędną jako współpracownicy władz i informatorzy o środowiskach narodowo-demokratycznych. Natomiast Piasecki był chyba największą postacią z ku szeroko rozumianej narodowej demokracji, bo mówimy tutaj o młodych NDK-ach przedwojennych, czyli właśnie falandze, który na taką współpracę poszedł. Chyba również właśnie dlatego, że miał te ogromne ambicje i formułował program, który jemu się wydawało, że da się realizować, ale oczywiście to były złudzenia. To był program dwuświatopoglądowości władz komunistycznych. Jemu się wydawało, że władze komunistyczne i Kreml również będą musiały pójść na ustępstwa wobec masowości polskiego katolicyzmu. I że na podstawie tej bardzo szerokiej podstawie społecznej polskiego katolicyzmu masowego
no, będzie mógł on stać się tym współrządzącym w Polsce. Panie doktorze, i gotów do bardzo dalekich idących koncesji na rzecz władzy i współpracował najczęściej z najbardziej zachowczymi kołami w PZPR. Ale wydawać by się mogło, że to był człowiek bardzo ideowy. Czy w takim razie to on idzie na ten układ, czy podpisuje pakt z powodów takich, o których mówi pan profesor, tylko i wyłącznie ambicjonalnym? Czy to było coś bardziej przemyślnego, że człowiek o tak ewidentnych i jasnych poglądach właśnie antykomunistycznych między innymi raptem godzi się na współpracę, czy chętnie przystaje na współpracę z komunistami? Odpowiedź moim zdaniem na pytanie, dlaczego Bolesław Piasecki. Więc opinia jest taka, że w czasie rozmów właśnie, może powiedzieć raczej przesłuchał i przesterował, że zrobił na nim wrażenie. Po prostu jego argumentacja zrobiła na nim wrażenie. I druga kwestia, dlaczego on to zrobił? Dlatego, że był realistą. Kiedyś Kisielewski wspominał, że w 1946 roku mu oświadczył mu, że powiedz swoim, że Rosjanie stąd nie wyjdą w ciągu 100 lat i wyciągnijcie z tego wnioski. Czyli po prostu niezależnie od tego, co on robił przed wojną, niezależnie od tego, co robił w czasie wojny, to uznał, że to jest jedyna możliwość działania w obecnej sytuacji. Parę lat temu został wyjaśniony bardzo fakt interesujący, o którym w książce nie wspominam, gdyż to było, nastąpił po wydaniu. Mianowicie, zdaniem niektórych, Piasecki mógł po uwolnieniu wyemigrować. Nie jest to rzecz pewna, ale powtarzam, że taka opinia istnieje. Bardzo proszę. Ja sądzę, że tutaj też przeważyła taka cecha charakterologiczna Piaseckiego. On miał w sobie coś, co jego współpracownicy określali mianem charyzmy. Tutaj zaważyła i ta charyzma, i taka, można powiedzieć, kalkulacja też. Był taką, jak pan profesor wspomniał, osobą, która szybko doszła do wniosku, że co się opłaci jemu, co się opłaci w tej sytuacji, w której się znalazł. I właściwie tutaj bym się wahała jasno stwierdzić, czy był przestraszony, czy przeważyła ta jego kalkulacja, że coś uda się ugrać. Prawda? Ale czy też pojawiały się po prostu sprzyjające okoliczności, bo przecież my czasami dosyć łatwo mówimy, 45 rok, zaczyna się nowy ustrój, jeszcze przez wiele lat, już z Bierutem na czele państwa, odbywa się mnóstwo uroczystości państwowych z udziałem przedstawicieli Kościoła. No jest ten moment przejściowy, w którym właściwie jeszcze nie bardzo jest jasna ta polityka nowych władz wobec Kościoła. I czy właśnie moment, w którym pada decyzja, zakładamy pakt, to już jest ten moment, 47 rok, takiej przemyślanej wizji, że trzeba sobie stworzyć jakąś organizację, bo będziemy szukać możliwości a dogadania się, b będziemy mieli wtedy może wpływ na Kościół, na katolicyzm w Polsce. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ono dotyczy kalkulacji Piaseckiego w poszczególnych momentach zmieniającej się sytuacji w PRL-u. Pan powiedział o 45, 47, 8, kiedy powstaje PAKS, kiedy Piasecki, wydaje mi się, że można porównywać, że on do tej bieżącej sytuacji, że on albo widzi trochę w przód, przewidując, że będzie gorzej, ale po tym, jak staje się gorzej, to on już jak gdyby idzie na współpracę bezwarunkowo, no bo w momencie pełnej stalinizacji no on właściwie współdziała przeciwko Kościołowi. Chociaż należałoby tutaj chyba wspomnieć również jego inicjatywę, której być może władze komunistyczne nie doceniły. W tym materiale na wstępie była mowa o tym, że on wspierał ruch Księży Patriotów. To nie jest takie proste. W momencie, kiedy powstał ruch Księży Patriotów i władze komunistyczne przypuściły przy pomocy tego ruchu bardzo ostry atak na hierarchię kościelną, Piasecki powołał swój ruch księży. To się nazywała Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich. Tak. I w jakimś sensie Piasecki wbił klin w tę akcję. Księża, którzy nie chcieli się tak skompromitować jak księża patrioci, przystępowali do tej komisji paksowskiej. I krótko mówiąc, komuniści być może przeoczyli ten moment, że jeżeli walić w kościół przy pomocy księży patriotów, to jedną organizacją. A Piasecki jakby trochę zamortyzował to uderzenie, tworząc swoją komisję. No i jeszcze na jego korzyść, wydaje mi się, nawet w czasach stalinowskich trzeba przypomnieć jednak wydawnictwo Pax. W tych latach stalinowskich to było właściwie jedyne wydawnictwo, które publikowało książki katolickie.
No, cena, jaką zapłacił Piasecki za to, wspierając, jak powiedziałem, no, najbardziej skrajne i najbardziej promoskiewskie siły w partii, no, w sumie była bardzo duża. Ale ja bym też nie potępiał go w całości, właśnie pamiętając o tych, tych dwóch chociażby kwestiach, tej komisji księży paksowskiej i wydawnictwie, które odegrało jednak w sumie w tym no, najciemniejszym okresie PRL-u rolę pozytywną. Ja tak jeszcze gwoli uzupełnienia w poprzedniej wypowiedzi pana profesora chciałam powiedzieć, że należy jeszcze pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przede wszystkim PAKS nie powstał tak ad hoc, prawda? To był proces stopniowy i długoletni. Najpierw mówimy PAKS, Stowarzyszenie PAKS. To było środowisko skupione wokół tygodnika Dziś Jutro. Później nastąpiło coś, co można nazwać swoistego rodzaju budowanie imperium Piaseckiego. Ja przynajmniej tak to określam. To było później od 52 formalnie Stowarzyszenie PAKS. Później były jeszcze Słowo Powszechne, prawda? Wydawnictwo, Instytut Wydawniczy. Koncern Gospodarczy. Tak, koncerny, Inco Veritas, Szkoła Liceum Świętego Augustyna. I kolejna bardzo ważna rzecz, o której nie wolno zapomnieć, oceniając, czy też dyskutując na temat samego Piaseckiego i środowiska tego Dziś i Jutro, a później Stowarzyszenia PAKS. Otóż Piasecki, zakładając te firmy Inco Veritas, umożliwiał pracę osobom, które były napiętnowane, które nie mogły znaleźć pracy w ówczesnych realiach. Mówię tutaj o takich byłych żołnierzach, czy też działaczach podziemia Połakowskiego, prawda? Działaczy WiN. Bardzo wyraźnie to widać na poziomie struktur lokalnych. Jeśli spojrzymy na to, kto działał w strukturach lokalnych Stowarzyszenia PAKS, widać tam, że właśnie ci działacze niejako znajdowali tam schronienie. Stąd też ocena Piaseckiego i tego środowiska, tutaj no, należy brać to pod uwagę, nie oceniać jednoznacznie, tak jak pan tutaj na wstępie pytał, czy PAKS kolaborował z władzą. Czy... Dlatego jest to ciekawy temat. Te firmy, jeszcze tylko kończąc ten wątek, no, nawet też nie wiedziałem, powiem szczerze, 54 rok, wprowadzenie na rynek pasty do obuwia i podłogi Buwi. Jak socjalistyczna gospodarka i socjalistyczne państwo zapatrywało się na działalność, no można powiedzieć, biznesową tej organizacji? No koncesjonowało ją właśnie dlatego, żeby, przypuszczam, mieć środek nacisku. No bo gdyby PAKS w pewnym momencie byłby bardziej niegrzeczny, no to straciłby podstawy materialne bytu. Te firmy były jakimś takim zastawem, że tak powiem, pod lojalność też. Pan mówi o ocenie, jaką... Już oddaję głos, bo to jest przecież taki moment, pan profesor wspomniał, ocenie, którą płaci Piasecki, no, który jest szalenie chyba ciekawy z punktu widzenia historii PRL-a, jednocześnie strasznie tragiczny, no to jest śmierć jego syna. Właściwie rzecz do dzisiaj niewyjaśniona, otoczona niezwykłą tajemnicą. Można by właściwie postawić pytanie, dlaczego do dzisiaj nie znamy prawdy. Niektórzy twierdzą, że trochę tej prawdy jest jeszcze w zastrzeżonych zbiorach IPN-u. Dlaczego te zbiory w takim razie są dalej zastrzeżone? To kolejne pytanie. Tylko przypomnijmy, chodzi o jego syna Bogdana, który został najpierw uprowadzony. Potem Piasecki sam jest, można powiedzieć, psychicznie maltretowany przez tych, którzy go uprowadzili. A po dwóch latach znaleziono ciało, które sprawiało wrażenie, że ten syn został niemalże w jakiś rytualny sposób zamordowany. Dlaczego z tą zbrodnią jest taki problem? I czy ona coś podpowiada, czy ona coś mówi o samym Piaseckim, o samym pomyśle na PAKS i o wszystkich całej tej grze politycznej, która się wtedy toczy w Polsce? To moim zdaniem był wynik ówczesnych rozgrywek, tylko tyle mogę powiedzieć. To prawdopodobnie zrobili jego przeciwnicy i być może zachęceni tym, że wtedy była powszechna krytyka prasowa Piaseckiego i wytworzyła się pewna atmosfera, to mogło wpłynąć. A rzeczywiście kto to zrobił, to trudno powiedzieć. Tym bardziej, że moim zdaniem jeszcze wcale nie jestem pewien, że wszystkie dokumenty dotyczące Piaseckiego wyszły do dzisiejszego dnia na jaw, więc nie tylko ta kwestia, ale uważam szereg innych kwestii, to ja zakończyłem swoją książkę konkluzją prowizoryczną. I uważam, że to jest najwłaściwsze określenie na dzień dzisiejszy w wielu sprawach. A państwa zdanie w tej sprawie, no bo też nie ukrywajmy tego, że właśnie przeszłość Piaseckiego przedwojenna wydawało się, że gdzieś go ciągle goni i że mówiło się o wątku czy tej grupie
tak zwanej grupie żydowskiej w MSW, która jednak ciągle miała mu właśnie no, za złe tę jego działalność przedwojenną, że tam pojawiały się informacje, między innymi w 1966 roku jakiś izraelski dziennik napisał na ten temat, że zabójcy syna polskiego polityka żyją w Izraelu, więc gdzieś ten wątek jego działalności przedwojennej i zemsty, czy jakby to nie nazywać, to jest hipoteza, się przewijał wokół najczęściej tej zbrodni. Jest powtarzana, natomiast dowodów właściwie nie ma i to jest dobre pytanie, czy kiedykolwiek je poznamy, ale to jest hipoteza, która chyba najczęściej jest powtarzana, że za tym zabójstwem stali oficerowie MSW, którzy po październiku odgrywali rolę liberałów. To była frakcja puławska. I można powiedzieć, Piasecki znalazł się w pewnej pułapce. Dlatego, że teoretycznie można by sądzić, że on będzie raczej sprzyjał tym siłom, które będą dążyły do odwilży, po to, żeby poszerzyć możliwość swojego działania. Tymczasem z racji tego, że właśnie puławianie w pewnej mierze byli pochodzenia żydowskiego, no ta droga dla niego była zamknięta i on poszedł zupełnie w drugą stronę, wspierając, można powiedzieć, rasowo czystych Tatolińczyków. I czy zabójstwo syna było zemstą za to? Kto wie? To jest pewna hipoteza, natomiast oczywiście szczegółów tutaj nie znamy, nie wiemy. A pani zdaniem właśnie w archiwach IPN-u jest odpowiedź na to pytanie? Ja do tej pory, badając też poniekąd to zagadnienie, nie natrafiłam. Natomiast co mogę tutaj dopowiedzieć? Pewien aspekt odegrały też tajne służby. One niejako rzuciły cień podejrzeń na współpracowników Piaseckiego, próbując w ten sposób też niejako skłócić między sobą to ścisłe kierownictwo. Wiadomo, że tutaj decydującą rolę odgrywał Piasecki, ale pewne elementy kombinacji operacyjnych czy gier no, sugerowały, że to pewna opcja również w gronie stowarzyszenia. Stąd też obszerne tomy sprawy o kryptonimie Zagubiony, prawda? Które w ramach której inwigilowano, czy też przesłuchiwano poszczególnych działaczy również na szczeblach lokalnych, sugerując poniekąd, że te osoby mogły mieć jakikolwiek związek z tą sprawą. Gdybyśmy teraz mogli zastanowić się nad relacją między władzą, Kościołem i Paksem, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, stworzono po to, żeby mieć trochę jakiś wpływ na Kościół, na jego politykę, gdzieś tam wkładać swoich ludzi, mówiąc brzydko. Czy to była jednak próba jakiegoś szukania dialogu, albo może ten element wolności, o którym też wspominałem, żeby pokazać, że... No zresztą Polska była pod tym względem wyjątkowa, jeśli chodzi o siłę i obecność Kościoła katolickiego w życiu. A jednocześnie ten sam Paks no wchodzi w konflikt z częścią hierarchów, z kardynałem Wyszyńskim. Co to w takim razie było? W tym kontekście. No, dosyć dwuznaczną rolę moim zdaniem tutaj Piasecki odgrywał. W latach stalinowskich, no poza tym, co powiedziałem o tej Komisji Księży i o wydawnictwie, no jednak on całkowicie popierał działania władz przeciwko episkopatowi. W 1953 roku również przejął Tygodnik Powszechny i wspierał te wszystkie działania, które po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego władze wymusiły na episkopacie. Więc w latach stalinowskich na pewno był bardzo niebezpieczny dla Kościoła. Gdyby Stalin żył dłużej, to nie wiadomo, jakby to dalej się wszystko potoczyło. No, na szczęście przyszła odwilż i Piasecki tak kluczowej roli już potem nie odgrywał. Po październiku ożywiły się inne środowiska katolickie. Wrócił Tygodnik Powszechny, powstało środowisko Znaku, które w jakimś sensie amortyzowało bardziej ciosy władz przeciwko Kościołowi, a również i Kościół jednak odzyskał siłę, dlatego że prymas Wyszyński wyszedł przecież z więzienia owiany legendą tego niezłomnego i właściwie sprawował rząd dusz w Polsce. To prymas Wyszyński był tym interreksem, którego kazania gromadziły tysiące w parafiach, a miliony w całej Polsce. I jego pozycja jako autorytetu moralnego była zupełnie niezachwiana. To, że prymas wybaczył tym biskupom, którzy się odcięli od niego w latach 53-56, też miało pewne znaczenie konsolidujące dla episkopatu. I episkopat w latach po październiku, a zwłaszcza w latach 60., już właściwie
Już Piasecki nie mógł, gdyby nawet chciał, w kościele jakichś większych wyłomów czy rys zrobić. Władza w tym momencie raczej atakowała kościół już bez pośrednictwa Piaseckiego. Gomułka, dla którego poparcie Piaseckiego dla Natolińczyków też nie było specjalnie smaczne, odstawił pakt właściwie na drugi tor, na jakiś trochę boczny tor. Pakt zwegetował, ale już nie mógł odegrać tej roli, którą prawdopodobnie Piasecki chciał odegrać na początku. Ale gdyby sięgnąć do ojca założyciela, może w uproszczeniu mówię, czyli Sierowa, no to ten pakt, jak domyślam się, właśnie miał pełnić tę rolę, którą krótko nakreślałem, jakiegoś łącznika, jakiegoś, niektórzy mówią wręcz dywersyjnej organizacji, która będzie ten kościół inwigilować od wewnątrz. Czy to w ogóle miało miejsce i czy taką rolę rzeczywiście spełniał? Piasecki podobno powiedział kiedyś, że zrozumiałem, że będę rządził Polską. I właściwie obserwując te jego działania, można powiedzieć, że poniekąd te jego plany czy marzenia się spełniły. Moim zdaniem... W jakim sensie? Piasecki był komunistom potrzebny. Potrzebny. Kiedy był im potrzebny... Ale w jakim sensie rządził? Bo właściwie poza członkostwem Rady Państwa tuż przed śmiercią to nie miał żadnego wpływu. Chodzi mi o to, że dążył do tej władzy. Stworzył swoistego rodzaju imperium, jak powiedziałam. Dążył do tego, żeby to stowarzyszenie, na czele którego stał przez aż do śmierci, prawda? Żeby przekształcić to stowarzyszenie w partię polityczną, prawda? Wokół tego skupić jeszcze inne środowiska, z którymi prowadził rozmowy. W chwili, gdy przejmował Tygodnik Powszechny, z częścią redakcji rozmawiał na tym polu. Natomiast z chwilą takich... Przepraszam, do tego byłoby mu potrzebne wsparcie Kościoła. Tak. Bez wsparcia Kościoła to było nierealne. Tak, i właściwie próbował grać i Kościołem, i władzą, i dogadywać się z władzą. Były momenty, tak jak pan profesor wspominał, kluczowe, gdy ta rola Piaseckiego stwarzała i problem dla władzy, i był takim, no, dawał nóż w plecy niejako kardynałowi Wyszyńskiemu, kościołowi w Polsce. Gdy to stawało się, gdy był dla komunistów niewygodny, to wówczas próbowano ukrócić tą jego działalność. I na czym to polegało? Polegało to na tym, że tak słynna fronda czy secesja w Paksie, rozłamowcy odchodzą od Paksu, tworzą własne organizacje, prawda? I tutaj mam na myśli Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, które powstaje w 1957 roku i niejako też jest pewnego rodzaju, no, nie do tego stopnia, co Paks, natomiast władza niejako daje Piaseckiemu do zrozumienia, że jest jeszcze ktoś, są inne środowiska, z którymi możemy rozmawiać. Jest po 1957 roku koło posłów Znak. Też jest to środowisko katolików, więc jeśli Piasecki będzie tutaj zbyt daleko sięgał, to no, władza go próbuje niejako hamować, prawda, w tych jego zapędach. Pana ocena tej roli Piaseckiego w tym łączeniu polityki państwa z Kościołem, relacji państwo-kościół, czy on rzeczywiście łączył, czy przeszkadzał, czy inwigilował? Mówiło się o tym, że to był jego zwrot w 1945 roku, że to był zwrot niespodziewany. No, moim zdaniem bardziej spodziewany, niż się mogło zdawać, ponieważ jeszcze w latach 30 jako młody człowiek napisał broszurę programową i w tej broszurze programowej zarysował pewien obraz świata współczesnego, że z jednej strony rozkładający się demoliberalizm i kapitalizm, z drugiej strony państwa autokratyczno-nacjonalistyczne jako nowy świat. I ciekawe było wyliczenie ważnych państw tego nowego świata. Włochy, Niemcy i Rosja. Z tym się dalej wiąże jeszcze jedna konsekwencja, jego stosunek do zimnej wojny. Nie widział potrzeby, żeby popierać Zachód. I dalsza konsekwencja to jest jego koncepcja przezwyciężenia zwycięzcy, jak on to nazywał. I chodziło mu o to, że on przewidywał, że właśnie w tym nowym, tworzącym się świecie będą zwalczały się różne siły. Mm-hmm. Piasecki umiera w 1979 roku. Nie wiem dokładnie o ostatnich dniach i miesiącach życia Piaseckiego, więc być może państwo coś tutaj dodadzą, na ile powrócił na łono Kościoła i pogodził się z prymasem. Natomiast wydaje mi się, że to były już zupełnie inne czasy. Wielką postacią był prymas Wyszyński, który to jego, mimo że tak jak kiedyś wspominał, najwięcej przykrości zrobili mu tak zwani katolicy świeccy, czyli to stowarzyszenie
Pax, ale wychodził ponad to. Podejrzewam, że przebaczył Piaseckiemu to, co go spotkało ze strony tej osoby, prawda? I tutaj też myślę, że Kościół docenił to wydawnictwo paksowskie, ten Instytut Wydawniczy, który był właściwie w PRL-u jedynym miejscem, no poza później wydawnictwem Nowum założonym przez HSS, jedynym miejscem, gdzie i obok... I znak, tak. No. Gdzie, ale przez długi czas tylko tak, Paks, tak. Gdzie ukazywało się brewiarze, Biblia i obok tego literatura też... Chrześcijańska. Tak, literatura chrześcijańska, szeroko rozumiana. Stąd też, no tutaj też Kościół poniekąd z tego korzystał, prawda? I mnie zastanawia... Handel dewocjonaliami, tak, na przykład. Tak. Księża do sklepów Paksy przychodzili, żeby kupować kielichy, ornaty i tak dalej. Cała aprowizacja kościelna, prawda? Tutaj wokół tego... No to gdyby chcieć położyć na szali historii, ten Paks spełnia w sumie pozytywną rolę w naszej tej historii, czy jednak negatywną, czy to trudno powiedzieć? Podobno kiedyś się Kisielewskiego zapytał, jaką rolę odegrał w historii, na to komuś Kisielewski odpowiedział jako wydawca. Z drugiej strony można powiedzieć, że był politykiem realistycznym, ale istnieją różni realiści, istnieją role realiści, którzy w pewnym momencie mówią non possumus. I tego rzeczywiście Piasecki nie powiedział. I także to jest podobne. Jeśli się chce obiektywnie ocenić, to jeszcze jest... To trzeba na drugiej szali położyć. Wydawnictwa, jak to ktoś powiedział, enklawa pluralizmu w niepluralistycznym świecie. To oczywiście odegrało wielką rolę. W tym podsumowaniu, gdyby pani jeszcze mogła się odnieść, czy te firmy, może ktoś wie, że słynny Ludwik, tak. Najsłynniejszy płyn do mycia naczyń w Polsce, to jest jeden z produktów właśnie firmy paksowskiej. Czy to jest tylko i wyłącznie pozytywna działalność, która rzeczywiście pomagała ludziom, tym, którzy nie mogli znaleźć pracy, czy tym, którzy byli prześladowani w okresie początkowym PRL-u? Ja może, bo rozumiem, że już podsumowujemy. Tak. Może powiedziałabym krótko, że... Stowarzyszenie Pax powstało, żeby rozbijać od środka Kościół katolicki, ale nie zawsze to się udawało, no, czego przykłady można znaleźć na poziomie lokalnym, jak wspomniałam, gdzie no, to kontrolowane w pełni przez władzę też, bo tutaj nie poruszaliśmy zbyt obszernie wątku inwigilacji przez tajne służby, prawda? No, z moich badań wynika, że to stowarzyszenie było w pełni kontrolowane przez władzę, ale nie wszystkie osoby były, mówiąc krótko, tajnymi współpracownikami. Na poziomie lokalnym były wręcz wypadki, gdy odbywały się wykłady, na przykład zapraszano byłych działaczy akowskich. To wzbudzało niepokój władzy. To wzbudzało niepokój. Tutaj należało wtedy, pisano w sprawozdaniach, że należy wzmóc kontrolę nad danym oddziałem i nie dopuszczać do tego typu wystąpień. Natomiast tutaj zawsze można zadawać pytanie, co by było, gdyby Piasecki dożył 80 roku, gdyby obserwował Solidarność. Jak wówczas by się zachował? Pani wspomniała o tym okresie Paksu z końca lat 70. Wydaje mi się, że warto to podkreślić, bo to jednak była pewna zmiana pokoleniowa. Rajf był tutaj symbolem. To, że Rajf został następcą Piaseckiego, spowodowało jednak pewną odnowę w tym ruchu i młode pokolenie działaczy paksowskich rzeczywiście się przyłączyło do Solidarności. To mi z kolei służy, że tak powiem, jako argument do postawienia takiej oto tezy. Pan powiedział, że Piasecki był realistą. Otóż w jakimś sensie jednak nie. To znaczy, on stawiał na taką politykę gabinetową, na elitaryzm. Tymczasem jednak PRL był rozsadzany od środka, od dołu. Przez masowość Kościoła, przez masowość Solidarności. I w tym sensie to młode pokolenie poszło za tym wyzwaniem swoich czasów. Ciekawa organizacja, ciekawy spór. No i ciągle jeszcze wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Initiating satellite scan.